Dzień dobry na kalendarzach, 23 grudnia. Witam Państwa ze studia Telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu wiadomości przypominamy o świątecznym rozkładzie jazdy autobusów, powiemy o policyjnej akcji i dowiemy się, czy na święta spadnie śnieg. Agnieszka Baron, zapraszam. Każdego roku w okresie świątecznym dochodzi do zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. W okresie zimowej przerwy świątecznej w szkołach w dniach 23, 28, 29 i 30 grudnia komunikacja miejska będzie funkcjonowała jak w dni robocze. W Wigilię będzie jak zawsze obowiązywał sobotni rozkład jazdy, ale z nielicznymi wyjątkami. Od około godziny 18 tramwaje i autobusy będą zjeżdżały do zajezdni. Najwięcej zmian będzie dotyczyło pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia. W drugi dzień świąt komunikacja będzie funkcjonowała jak w niedzielę i święta, dlatego przed wyjściem na przystanek radzimy sprawdzić swój autobus na stronie przewoźnika. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia gliwicka policja w dniach od 24 do 27 grudnia przeprowadzi działania na drogach pod nazwą Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie. Ich głównym celem będzie zminimalizowanie i zapobieganie zdarzeniom drogowym powstającym w związku z lekceważeniem podstawowych norm i zasad obowiązujących w ruchu drogowym. Stróże prawa będą również przeciwdziałać zagrożeniom o charakterze kryminalnym. Dzisiaj Telewizja Imperium realizowała kolejny odcinek studia prasowego. Oprócz prowadzącego Jakuba Budaka w programie wystąpiły też Małgorzata Lichecka z Nowin Gliwickich oraz Justyna Wydra-Gliwicka, pisarka, autorka Sesmana i Żydówki. Dzisiejsza rozmowa dotyczyła głównie książek. Nie zabrakło też jednak akcentów świątecznych. Porządki zrobione, firany wyprane, mieszkanie posprzątane. Został jeszcze tylko sernik i uszka. Na jutro ja tak tradycyjnie, taka kuchnia lwowska z kuchnią wegańską. Więc to będzie taki miks bardzo ciekawy. Nie, podobnie. Też będzie barszcz i uszka. Oczywiście karpia też nie będzie. Jakoś tak mam uraz do tego pływającego w wannie karpia. Zresztą tylko ja go jadłam zawsze, więc nie będzie. No i reszta też tak bardziej, ja jestem taki miks tutaj śląsko-lwowski. I u mnie też bardziej po lwowsku niż po śląsku. Także raczej barszcz i kutia niż... Kutia również, tak. Właśnie. Chociaż... Makówki. Święta zwykle kojarzą nam się ze śniegiem, jednak w tym roku na białe święta nie ma co liczyć. Więcej na ten temat powie Kuba Stradomski z portalu Pogoda Gliwice. Wigilia zapowiada się dość ciepło, nawet do 8 stopni. Pierwszy dzień świąt będzie wieczny i niestety nawet mogą się pojawiać opady deszczu. Drugi dzień świąt zaczniemy od przymrozku i niestety w ciągu dnia będzie chłodniej, wieczorem będzie się wzmagać wiatr. Po świętach jest szansa na to, że spadnie pierwszy śnieg w grudniu w tym roku i na Sylwestra jest spora szansa, że będziemy mieli biały puch. W imieniu portalu Pogoda Gliwice życzę wszystkim wesołych, ciepłych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Jutro o tej samej porze albo nieco wcześniej zasiądziemy w naszych domach do wigilijnych stołów. Większość, ale nie wszyscy. Dla tych drugich już po raz kolejny Towarzystwo imienia Świętego Brata Alberta koło Gliwickie zorganizowało wyjątkowe spotkanie. Pobłogosław ten chleb, którym będziemy się łamać na znak tego dzisiejszego świętego spotkania. Spraw, abyśmy też potrafili dzielić się tym chlebem nie tylko dzisiaj, ale w każdym dniu naszego życia. To spotkanie wigilijne to ma być taką odznaką naszej solidarności, naszej społeczności lokalnej, że my w ramach naszej społeczności potrafimy zgromadzić i tych, którym się dobrze powodzi, razem z tymi, którzy sobie na co dzień bardzo ciężko radzą. To jest to święto, które nas wszystkich przenosi w zupełnie inną rzeczywistość. Na ziemi nie wszystko nam się układa tak dobrze, kolorowo. Tęsknimy za czymś, co byłoby naszym bogactwem, naszą radością. Stąd przyjście na świat Syna Bożego napełnia nas zawsze taką niezwykłą serdecznością. Co pan czuje, jak widzi radość na oczach tylu osób? Bardzo się cieszę. Cieszę się, że w tym takim świątecznym okresie te osoby czasami są uśmiechnięte i uśmiechnięte są w tym miejscu.
cieszę się, że mogę im pomagać, tak samo jak i wielu innych tutaj zebranych. I to jest, wydaje mi się, coś, co nas wspólnie łączy. A przy tym to jest naprawdę obiektywnie duży sukces wielu ludzi, zwłaszcza ludzi działających w Stowarzyszeniu imienia Świętego Brata Alberta. Staraliśmy się również coś przygotować, włączając się w ten nurt wigilijnych wieczerzy, nurt czasu świątecznego. Ze strony żołnierskiej to chyba typową, prawdziwą żołnierską kuchnię polową, z której udało nam się serwować równie prawdziwą żołnierską grochówkę. Dostrzegajmy drugiego człowieka i nie biegajmy tak. Umiejmy się od czasu do czasu zatrzymać i zastanowić się, czy nie minąłem kogoś, kto liczył na moją pomoc. Może wypadałoby z nim porozmawiać. Dzieciątko, niech się pan dzieli, kolego. Sobie. I na pół i podzielić się. I podzielić się. I to wszystko w tym wydaniu Wiadomości Telewizji Imperium. To nasze ostatnie spotkanie przed świętami, dlatego w imieniu całej redakcji życzę Państwu zdrowych, wesołych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Do zobaczenia po świętach. Dzień dobry, witam Państwa. Tomasz Czoik, pora na informacje sportowe. Świeże wiadomości prosto z pokładu karlingowych rozbitków. Reprezentantki gliwickiego AZS-u odniosły duży sukces w turnieju w Budapeszcie. Dziewczyny zdobyły brązowy medal. Tym samym weszły one w ostatnią fazę przygotowań przed wyjazdem na Mistrzostwa Świata Juniorów Grupy B, które odbędą się na początku 2016 roku w Finlandii. Serdecznie gratulujemy. Znamy nieoficjalny podział grup na sezon 2016 w rozgrywkach futbolu amerykańskiego PLFA 1. Gliwiccy Lionsi, którzy wywalczyli awans do tej fazy rozgrywek, przydzieleni zostali do grupy południowej. Ich rywalami będą AZS Silesia Rebels, Tytani Lublin, Tychy Falcons i Kraków Kings. Pozostaje poczekać na oficjalne stanowisko związku. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.